Michał Żebrowski to polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Dyrektor warszawskiego teatru Szóste Piętro. Znany m.in. z roli Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem, jako Geralt w Wiedźminie oraz jako Tomasz Soplica w filmie Pan Tadeusz. Michał Żebrowski przyszedł na świat 17 czerwca 1972 roku w Warszawie. W rodzinie Tadeusza Żebrowskiego i Bożeny Urbańskiej Żebrowskiej. Ojciec był inżynierem i działał w harcerstwie. Michał miał z nim dobre relacje i jest wdzięczny, że rodzice pozwolili mu realizować marzenia o aktorstwie. A marzył o tym od dzieciństwa. Biorąc udział w zajęciach szkolnego kółka recytatorskiego i wygrywając liczne konkursy. Szanuje więc rodziców i jest z nich dumny. Kiedyś mój ojciec, zapytany o to, co to jest miłość, odpowiedział: miłość to stan, w którym dwie osoby czują, że spędzą ze sobą życie i towarzyszy im ogromna radość w podejmowaniu wspólnych decyzji. Chcą tego i niczego się nie boją. Moi rodzice obchodzili ostatnio 55-lecie małżeństwa, więc tata raczej wie, co mówi, wspomniał w wywiadzie z 2017 roku Michał Żebrowski. Niestety ojciec Michała zmarł w lutym 2021 roku w wieku 92 lat. Michał Żebrowski do podstawówki chodził w warszawskim Śródmieściu, tej samej, w której uczył się przyszły prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Byli zresztą najlepszymi kumplami ze szkolnej ławy. Następnie Żebrowski skończył słynny ogólniak imienia Mikołaja Reja, czyli warszawskie 11 Liceum Ogólnokształcące. Kolejnym naturalnym w jego przypadku etapem w drodze przed ekran była Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie. Na wydział aktorski został przyjęty w 1991 roku. Studia skończył 4 lata później, w 1995. Jako student trzeciego roku studiów aktorskich po raz pierwszy pojawił się na ekranie w filmie telewizyjnym Feliksa Falka Samowolka z 1993 roku. A potem wraz z Robertem Gonerą i Ebatą Ścibak-Kówną zagrał w Dreszczowcu Wynajmę pokój, również z 1993 roku. W kinie zadebiutował jako młody robotnik, przywódca protestu robotniczego w filmie Filipa Bajona Poznaj 5-6. Gościnnie wystąpił w 5 odcinkach serialu Sława i Chwała z 1997 roku w reżyserii Kazimierza Kuca. Zagrał w wielu cenionych produkcjach zaliczanych do klasyki polskiego kina. Starsi ci, chociaż nie tylko, nie pamiętają Jana Skrzetuckiego, którego zagrał w trzeciej części trylogii Jerzego Hoffmana Ogniem i Mieczem. Mistrz Andrzej Wajda powierzył mu rolę Tadeusza Soplicy w filmie nakręconym na podstawie epopei Mickiewicza pod tytułem Pan Tadeusz. A pokłosiem popularności była płyta Zakochany Pan Tadeusz z 12 utworami, które recytował. Młodsze pokolenie dostrzegało w Żebrowskim bohatera kultowej produkcji filmowej Wiedźmin z 2001 roku. Rola Geralta z Rivi, czyli Białego Wilka, w tym filmie fantazy przyniosła mu nominację do Nagrody Orła, u aktora skutkowała sporą nadwagą. Żebrowski nie pozwolił się jednak pokonać i rozpoczął treningi bokserskie na hali gwardii pod okiem mistrza olimpijskiego Pawła Skrzecza. Kiedy pierwsze zawodowe szlify miał już za sobą, Roman Polański zaprosił go na plan filmu Pianista w 2002 roku międzynarodowej koprodukcji nagrodzonej Oscarem. Kolejne filmy z udziałem Żebrowskiego to produkcje najważniejszych polskich reżyserów Hoffmana i Wajny. 4 lata po ostatniej części trylogii Hoffman znowu zaangażował Żebrowskiego, tym razem jako Ziemowita, do filmu Stara Baśń, kiedy słońce było Bogiem. U Magdaleny Piekosz oglądaliśmy go w dramacie psychologicznym Pręgi. U Andrzeja Seweryna w dramacie Kto nigdy nie żył w 2006 roku zagrał księdza Jana, nosiciela wirusa HIV, którego życie zmieniło się w koszmar. Twórcy rosyjscy zaangażowali Żebrowskiego do roli hetmana Kibowskiego w rok 1612. W 2008 roku ponownie zagrał w filmie Magdaleny Piekosz, tym razem fabule Senność, jako mąż Róży. W 2009 roku to kreacje u Kasi Adamik i Agnieszki Holland w produkcji
Janosik, prawdziwa historia. W 2011 roku Jerzego Hoffmana w superprodukcji zrealizowanej w technice 3D 1920 Bitwa Warszawska zagrał Władysława Grabowskiego. A w 2012 roku Eugeniusz Kornien powierzył mu tytułową rolę w filmie Sęp. W serialu Na dobre i na złe od 2011 roku dał się poznać jako doktor profesor Andrzej Falkowski, co przyniosło mu nagrodę Telekamera w kategorii Najlepszy aktor w 2015 roku. 20 czerwca 2009 roku poślubił Aleksandrę Adamczyk, menadżerkę międzynarodowej korporacji, która obecnie prowadzi sklep internetowy z akcesoriami dla dzieci. Poznał ją, gdy miała 5 lat. Potem spotkali się po latach na lekcji angielskiego, ale ona nie była gotowa na związek z aktorem. Dopiero po pewnym czasie zaiskrzyło i od tej chwili są nierozłączni. Michał miał 37 lat, gdy się pobrali. Jak mówi, stracił nadzieję i był przekonany, że jest skazany na samotność. Żona jest o 15 lat młodsza od Michała. Para doczeka się 3 synów, 7-letniego Henryka, 10-letniego Franciszka i kilkumiesięcznego Feliksa. Uchodzą za bardzo dobrane małżeństwo, nieraz pokazują się publicznie i wstawiają fotografie na profil na Instagramie.